Trójkąt ABC podlega przesunięciu równoległemu T. Przesunięcie oznaczamy dużą literą T najczęściej. I w nawiasie mamy podany wektor, o który przesuwamy 8 minus 1. Czyli każdy punkt przesuniemy o plus 8 w kierunku X, współrzędna X każdego punktu. Obrazu przesuwanej figury będzie większa o 8 od współrzędnej x figury i w kierunku y każdy z punktów obrazu figury w tym przesunięciu będzie miał współrzędną y zmniejszoną o 1 względem współrzędnej y odpowiadającego punktu figury. No to przesuńmy ten trójkąt o wektor 8 minus 1. Wystarczy, że przesuniemy wierzchołki. Zresztą w tym urządzeniu chyba inaczej się nie da. Wierzchołek B przesuwamy o 8 jednostek w prawo, w dodatnią stronę osi x. W tej chwili współrzędna x punktu B wynosi minus 4. Jeżeli dodamy do tego 8, to otrzymamy współrzędną x obrazu punktu B równą plus 4. Współrzędna y obrazu punktu B będzie o 1 mniejsza niż punktu B. Przesuniemy punkt B również o jedną jednostkę w dół. Współrzędna y punktu B wynosi 8. Współrzędna y obrazu punktu B będzie wynosiła o 1 mniej, czyli 7. Czyli obraz punktu B będzie leżał tutaj. Przesunęliśmy punkt B o 8 w prawo i o 1 w dół. Teraz punkt C. Jego współrzędna x równa jest minus 7. Jeżeli zwiększymy jej wartość o 8, czyli przesuniemy punkt C w prawo o 8, to współrzędna x obrazu punktu C wyniesie 1. Jeżeli teraz współrzędną Y zmienimy o minus 1, czyli przesuniemy się o 1 w dół, to obraz punktu C będzie leżał tutaj. Musimy tutaj kliknąć, pojawi się punkt i pojawi się bok łączący go z poprzednim wierzchołkiem. Zróbmy to samo z wierzchołkiem A, jego współrzędna X to minus 1, jeżeli dodamy 8 to otrzymamy plus 7. Jego współrzędna Y to 2, jeżeli odejmiemy 1, otrzymamy 1. Klikamy, pojawił się trzeci punkt obrazu. I obraz boku CA. I brakuje tylko obrazu boku AB. Kliknijmy jeszcze raz w obraz punktu B i mamy obraz odcinka AB. Sprawdzamy odpowiedź. Jest OK. Wykonaliśmy przesunięcie równoległe trójkąta ABC o wektor 8 minus 1. Prawidłowo.